Sytuacja epidemiczna w powiecie tczewskim powoli poprawia się. W ciągu ostatnich 7 dni Sanepid wykrył 294 nowe przypadki zachorowań na COVID-19 w naszym powiecie, czyli około 80 mniej niż w poprzednim. W województwie pomorskim dotąd wykryto ponad 68 000 zakażeń. Łącznie od początku epidemii w powiecie tczewskim zachorowało ponad 4100 osób. W ciągu minionego tygodnia w powiecie tczewskim odnotowano 12 kolejnych zgonów spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, przy czym tylko w miniony czwartek było ich aż 5. Nie znamy wieku ani płci zmarłych osób, ponieważ te dane Sanepid przestał publikować. Łącznie z powodu choroby COVID-19 do tej pory w powiecie tczewskim zmarły 64 osoby, a w województwie pomorskim 1235. Urząd Wojewódzki informuje, że na 130 respiratorów znajdujących się na Pomorzu wolnych jest 47. Z kolei na ponad 1880 łóżek dostępnych w naszym województwie wolnych jest niemal 800. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, także i tym razem nie znamy liczby ozdrowieńców i wielu innych danych, ponieważ Główny Inspektorat Sanitarny zakazał wojewódzkim sanepidom ich publikowania. Informacje o wydanym przez GIS zakazie otrzymaliśmy anonimowo od pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego temu zaprzecza. W piśmie od Izabeli Kucharskiej czytamy, że Główny Inspektorat Sanitarny nie wydaje zgód na działania suwerennych organów. Państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni oraz państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni są organami zespolonej administracji rządowej w województwie. Ponadto Główny Inspektor Sanitarny nie wystosował do stacji sanitarno-epidemiologicznych w utrwalonej postaci dokumentu będącego zarządzeniem lub poleceniem. Pracownik gdańskiego sanepidu, który chce pozostać anonimowy, przekazał nam, że placówka faktycznie nie otrzymała polecenia o zakazie publikacji danych na numerowanym piśmie, a poprzez wewnętrzną korespondencję e-mailową, przez co nie można mówić o konkretnej sygnaturze pisma. GIS nie przyznaje się do wydania zakazu, który według naszego informatora nadal w wojewódzkich sanepidach obowiązuje.